Hej i witajcie w Runway. To jest klimatyzator Torel. Runway. Nie, jeszcze nie skończyły mi się pomysły oraz pojazdy do testowania. Wkrótce będzie też porównanie hulajnóg Cabo serii Skywalker. Chciałem się z wami po prostu podzielić tym nabytkiem. Moc to 2,3 kW w piku. Mamy tutaj koła 1,38 calowe. Niestety nie ma tutaj baterii, jest zasilany po prostu na 220 V z gniazdka. Jeżeli chodzi o zasięg, bardzo to zależy tak naprawdę od akcesoriów, które macie. Ja mam tutaj taką rurę, która może być albo mega krótka, jeżeli chcecie od razu klimatyzator postawić przy dziurze w ścianę. Tak, dziura w ścianie jest potrzebna, żeby wywalić ciepłe powietrze na zewnątrz, a tutaj w środku, żeby tylko było zimne powietrze. Albo możecie przedłużyć tą rurę na 1,5 metra. Tak jak ja tutaj to zrobiłem, rura jest poprowadzona do mojego okna w bloku. Mamy też tutaj kabel, chyba też ma jakieś 1,5 metra, co daje nam jakieś 7,5 metra zasięgu. Ale jest możliwość oczywiście przedłużacza na prąd oraz możecie sobie dokupić dłuższą rurę. Więc wtedy możecie mieć zasięg nawet 5 metrów albo 10 metrów. Wracając do kół, są to koła bezdętkowe, niepompowane, plastikowe. Po powierzchni takiej jak tutaj w mieszkaniu jest ok. Nie próbowałem jeszcze na dywanie czy na wykładzinie, to możecie pisać w komentarzach, czy jest ok. Niestety już niskie wzniesienia w nawierzchni powodują, że nie można ich pokonać, tutaj trzeba go po prostu przenieść. A fajnie jest go przenieść, bo jest tutaj z tyłu też rączka do przenoszenia. Maksymalna prędkość to... No tyle, ile możecie go pchać, jak szybko. A jeżeli chodzi o dane techniczne klimatyzatora, właśnie jest 2,3 kW w piku, czyli więcej niż ostatnio opisywany rower. Tak naprawdę zużywa tyle energii, co skuter Pusa elektryczny przy 70 km na godzinę, tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy tutaj moc 8000 BTU, to jest jednostka, która mówi o tym, ile chłodzi. Po prostu wziąłem najtańszy, tak? Nie wiem tak naprawdę, czy wystarcza, czy nie. Kosztował poniżej 1000 zł. Na tą powierzchnię, którą tutaj wchodzi, to jest jakieś 30 metrów kwadratowych, jest zupełnie wystarczająco, jest chłodno naprawdę. Wreszcie mogę znowu w tym mieszkaniu funkcjonować podczas upałów. Teraz pokażę wam dodatkowe funkcje. Tutaj włączamy klimatyzator, można ustawić sobie ten pierwszy mod. Nie wiem w sumie do czego jest. Możecie mi powiedzieć w komentarzach. Drugi to jest chłodzenie, najczęściej używam. Albo możecie ustawić, żeby tylko wiał bez klimy. Jest tutaj też timer, możecie ustawić aż na 12 godzin w przód, że za 12 godzin ma się wyłączyć. Ustawiacie sobie też temperaturę od 18 stopni minimum do 32. Są też dwa tryby wentylatora, teraz zobaczcie na moich włosach, tryb pierwszy słabszy. Teraz tryb drugi mocniejszy. Można też ustawić tutaj na tym przednim panelu, w którym w kierunek idzie powietrze. To też jest przydatne, nie trzeba go zawsze wtedy przekręcać. Jest też wykończony w tym fajnym lakierze, to jest chyba jakiś silver metallic połączony z niebieskim, no nie wiem czy wszystkim przypadnie do gustu. Mi się podoba szczególnie te małe drobinki farby, które widać z bliska pod odpowiednim oświetleniem. Teraz z tyłu też widzicie, tutaj właśnie wychodzi ta rura. Zobaczcie, jak się łatwo wkręca. Są tutaj też filtry powietrza, stąd jakby wchodzi ciepłe powietrze i też tutaj z drugiej strony, z boku. O, też tutaj z boku. To takie krateczki. Można też wyjąć te filtry do konserwacji, czyszczenia. Fajnie. Właśnie tu jest ta rączka, o której mówiłem. Jakość wykonania jest według mnie akceptowalna. Jest dosyć głośny, jak się go włączy. Jest na pewno ulga, jak się go wyłączy, bo wtedy jest wreszcie cisza. No ale za poniżej 1000 zł nie narzekam. Integralnym elementem całej układanki jest też tutaj ta folia, którą mam na oknie. Nie musiałem wtedy odprowadzać tej rury od razu do jakiejś dziury w ścianie, żeby ciepłe powietrze wylatywało na zewnątrz. Czy nie musiałem też do komina odprowadzać tej rury. Na początku zamontowałem tutaj paski rzepa, samo przylepne na okno. A potem jest taki jakby płaszcz, czy nie wiem, kaptur, nie wiem jak to się nazywa.
który się montuje na oknie. Można nadal wtedy to ciepłe powietrze na zewnątrz wyprowadzić, ale ciepłe powietrze z zewnątrz jest z kolei wyizolowane do środka. W klimatyzatorze zbiera się też trochę wody podczas użytkowania. Sam się wyłączy, jeżeli będzie jej za dużo. Aby ją opróżnić, wystarczy odkręcić zakrętkę na dole, wyjąć korek i ta ilość wody, którą widzicie, została zebrana w ciągu całego wczorajszego dnia. Do klimatyzatora jest też pilot, którego nie używam. Więc to jest klimatyzator Torel. A jeżeli ty nadal tu jesteś, to lajkuj to wideo, subskrybuj i widzimy się w następnym odcinku.